witamy. Jesteśmy częścią zespołu Koda. Niedawno nagrywaliśmy płytę z gimnazjalistami z Czech. Płytę pod tytułem Współpraca bez granic. Wszystko to było możliwe dzięki środkom z Unii. Jakie wrażenia są po nagraniu płyty? Bardzo fajne. Tak, no, naprawdę. Świetne ciekawe doświadczenie. Powstała dzięki funduszom europejskim. Umila czas wszystkim mieszkańcom Markowic. Dzieci, młodzieży, jak i dorosłym. Jest tu ponad 40 obiektów do zabaw. Między innymi ogromna scena, plac zabaw i skatepark. Z jadaniem walczę trzeci raz i nagle uśmiech mówi mi, że dziś się spełnią wszystkie sny. Trudno uwierzyć, że to bardzo lubimy tu przychodzić, w każdej wolnej chwili. Majeczka teraz była chora i to było pierwsze miejsce, do którego chciała iść, jak wyzdrowiała, żeby sobie pobiegać. Lubisz tu przychodzić? W wolnym czasie nie ma nic, trzeba boty, to najlepiej na rower, rower kaosku na skatepark. No na skateparku jest tak dobre 50 weekend, ale to większość to dzieci, ale tak to ze stałych tutaj wywarczy to tam jest około 20, a na tropikalnej ogólnie jest bardzo dużo ludzi.